Co myśli pan dzisiaj, wracając do swoich starych filmów? Ogląda je pan w ogóle? Zdarza się to panu? Co nazywa pan w ogóle? Czy wraca pan do nich? Czy... Nie, po co? Nie, nie. Jeżeli zdarza się taka okazja, jak wydanie tego boksu tutaj, to patrzę z zainteresowaniem, w jakim stopniu, co się zmieniło. Czy te filmy się zmieniły, czy ja się zmieniłem, czy świat się zmienił, czy wszystko razem się zmieniło. Ale ponieważ my, to znaczy nasza kochana ojczyzna, zawsze jest w ogonie wszystkiego, czyli w ogonie wszystkiego te filmy, które są polskie i to bardzo, wychodzą na końcu. One wszędzie wyszły na świecie, tylko nie w Polsce. I jest to temat do jakiejś tam refleksji, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Tym niemniej po tylu, tylu latach, bo Trzecia Część Nocy to był rok 70, prawda? To są filmy zrobione na przestrzeni 7-8 lat chyba. Tak to rozumiem, tak to pamiętam. Nagle mam to obejrzeć, a muszę, bo muszę zobaczyć, z jakimi kłopotami się borykają ludzie, którym chce się to wydać. A borykają się z kłopotami znowu naszymi polskimi, znaczy naszej nierządności generalnej. Bo proszę mi wytłumaczyć, do czego służy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli nie między innymi do tego, żeby polskie filmy, ja nie mówię o swoich, ja mówię o filmach znacznie lepszych, o filmach ludzi, którzy naprawdę silnie ukształtowali nas wszystkich swoimi dokonaniami. Dlaczego te filmy z takim trudem się przeciskają na DVD? I dlaczego gdy już się przecisną, na przykład jak filmy pana Konwickiego, to są w kopiach tak ohydnych, że się można pożygać patrząc na to. Bo innych nie ma. Bo w odpowiedniej chwili tego nie zrobiono. Bo jak zwykle u nas napiewać, tak? Czyli nieważne. I 30 lat po krzyku się szuka, a gdzie jest może jakaś kopia, co jest do ludzi podobna i można coś zrobić. Negatywy są w strasznym stanie. Kopie nie istnieją i robi się teraz boks. Z Kolimowskiego Jurka filmy, które wyszły, to jest to samo. Czyli z jednej strony ma pan bardzo fajny wysiłek ludzi, którzy chcą to wypuścić na rynek. Z drugiej strony tym ludziom mówią, no ale wy nie jesteście państwową instytucją, wy jesteście półprywatną, czy tam prywatną telewizją, czyli co nas to obchodzi. I oni jakimiś chałupniczymi zupełnie środkami, nie wiem też dlaczego chałupniczymi, podobno są wielkie firmy międzynarodowe, wypuszczają jakieś gnioty i to się nazywa kino polskie. I my mamy z tego być dumni. Po czym ja wracam w tej chwili, dlaczego o tym mówię, bo jestem dosyć taki rozgorączkowany, bo wracam z Londynu, gdzie ludzie, którzy kochają kino i mają te boksy w ręku, mówią, dlaczego wy taki chłam wydajecie, przecież to jest straszne. A my mówimy im, to nie jest straszne dlatego, że ktoś chce, żeby to było straszne. To, że to w ogóle wychodzi, to jest cud. Bo do czego służą instytuty sztuki filmowej, mistrzowskie szkoły, ministerstwa? Nie wiem do czego. Nie do tego, żeby było dobrze. Czyli to wychodzi jakimś tam wysiłkiem przemiłych dwóch dziewczyn. To jest aż śmiesznie w końcu. Czyli z jednej strony cieszyć się, że są, z drugiej strony płakać, że są w opłakanym stanie i że nie mamy się czym chwalić, a mielibyśmy, gdyby to wyszło ładnie. Czyli te kopie pańskich filmów nie będą takie, tak jak w wywiadzie Rzece z Piotrem Mareckim i z Piotrem Kwiatowskim pan przywoływał te francuskie i angielskie odrestaurowane kopie? Mówiłem to panu na początku, że dla mnie jest po prostu wstydem wielkim, że jeżeli się chce te filmy zobaczyć w przyzwoitej wersji, to się sięga po właśnie francuskie, włoskie, czy angielskie, czy amerykańskie już w tej chwili DVD. Bo oni pracują nad tym, wydają nad tym pieniądze, odrestaurowują to i na końcu jest piękny efekt. A że to kosztuje 3,5 grosza więcej niż rzucenie chłamu tutaj do tej maszyny, to ja sobie tego nie tłumaczę. Pochładzając na chwilę atmosferę, po co? Może na początek. Może trzeba byłoby przybliżyć pokrótce pańskie filmy. O czym chciał pan opowiedzieć, realizując Trzecią Część Nocy? Panie, ja nienawidzę takich pytań. O czym chciałem opowiedzieć? O tym, co jest na ekranie. Umie pan patrzeć, to pan wie. Nie umie pan? Ja zachowuję jak Wałęsa w tej chwili. Taki, wie pan, napuszony, co na wszystkich krzyczy. I ma rację, i nie ma racji w tym krzyku. Otóż to jest fatalnie zadane pytanie. Co chciałem opowiedzieć? Proszę zobaczyć.
W trzeciej części nocy mamy do czynienia z dramatem wojennym, z niecodziennym na tamte czasy spojrzeniem na okupację, z narracją, która w pewien sposób uniemożliwia oddzielenie, nazwijmy to tak może nie do końca konkretnie, snu od jawy. Subiektywne patrzenie kamery stało się jednym z wyznaczników pańskiego stylu. Przywołany przeze mnie chwilę wcześniej w wywiadzie gloryfikuje pan w pewien sposób oko kamery. Mówi o nim jako o bohaterze filmowym lub jednym z aktorów ekranowego spektaklu w trzeciej części nocy. Czy rzeczywiście jest to aż tak ważny element? Ja pana w ogóle nie rozumiem. O czym pan mówi? O radiu? O czym pan mówi? O gazecie? O radiu? O czym pan mówi? Pan mówi o kinie, tak? Czyli o ruchomych obrazkach. Czyli dlaczego pana tak dziwi, że kamera, o ta, co na mnie patrzy, patrzy na mnie i ja coś tu wyrażam do tej kamery, a nie do pańskiego mikrofonu, bo to dojdzie do tej kamery. Ten mikrofon też jest podłączony pod tą kamerę. Co to pana tak dziwi, że kino to jest kino? Co znaczy, że subiektywny, a pan zna obiektywny punkt widzenia na cokolwiek? W swoim życiu pan zna obiektywny punkt widzenia? Marksiści tak twierdzili, że istnieje taki. Nie ma takiego. Reżyser robiący film, jeżeli jest szczery, uczciwy i godny, to robi film wedle siebie. I co, to się nazywa subiektywny, a gdzie jest ten obiektywny w porównaniu? Proszę mi powiedzieć. To się wtedy będziemy kłócili, który jest lepszy. Myślę, że się nie podejmę polemiki z panem Andrzejem Żuławskim. Ale bardzo proszę, mnie jest miło gadać. To może później, jednak ochłodzenie atmosfery się nie udało, więc pójdźmy na takiej kontrze. Krytyka polska, filmowa, zestawiała trzecią część nocy z polską szkołą filmową, zwracając uwagę, że tematykę okupacyjną potraktował pan w nowatorski sposób, bez jakiegoś romantycznego polotu. Pan raczej krzywi się na takie porównania. Nie, to jeszcze raz, bo trzeba wszystko zacząć od Adama. Co znaczy polska krytyka filmowa, której nie ma? Co znaczy szkoła filmowa polska, która opowiada o okupacji? Kiedy nie było takiej, generalnie były różne. I proszę zwrócić uwagę, że to, co nazywamy dzisiaj szkołą polską, tych lat, gdy opowiadała o okupacji, to opowiadała o gigantycznej klęsce i totalnej nieprzystawalności do czasów, czegoś, co dzisiaj się podnosi jako cudowne nasze pomniki heroizmu, AK, Fildorf, Bóg wie, kto teraz znowu sypną się filmy na Powstanie Warszawskie. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te filmy robione wówczas były filmami ideologicznie głęboko przeciwnymi temu punktowi widzenia. Popiele i Diamencie, niby najlepszym filmem tej fali, bohaterem był komunistyczny sekretarz, który ma rację, a ten biedny Cybulski ginący na śmietniku historii na końcu jest zaplutym karłem reakcji i nie ma reakcji, tak się to nazywało. Czyli proszę jeszcze raz zwrócić uwagę, odróżnić, że ludzie robiący te filmy, których znałem w wielkiej mierze, chcieli powiedzieć coś naprawdę ważnego, tylko nie mogli tego zrobić wprost i musieli się uciekać do trików i sposobów. W końcu Popiele i Diamencie o wiele ważniejsze jest to, jak jest ubrany Zbyszek Cybulski, jak się zachowuje się jak James Dean, imituje amerykańskiego aktora, ma amerykańską kurtkę na sobie, czarne okulary i dżinsy. Dżinsów w Polsce nie było wtedy w ogóle. Tak? Ale co on nam mówił wtedy, gdyśmy ten film oglądali tutaj w Warszawie w ciemnych salach kinowych, że to jest jak otwarte okno na świat. To było super. I mieliśmy w nosie tego komunistycznego sekretarza i wiedzieliśmy, że to jest cena, którą Andrzej Wajda płaci za to, żeby w ogóle taki film zrobić. Są tacy, którzy tego nie rozumieją. Nie zapomnę, jak Sławomir Mrożek napadł na Wajdę za ten film straszliwie ostro, gdzieś z Meksyku. Z Meksyku można. Gdy się naprawdę wciąż żyło tutaj, a Mrożek żył wiele lat jako komuch, po czym wyjechał jako niekomuch. No dobra. Można różne rzeczy, można różne wolty wykonywać, prawda? Zmieniać się jak ta skarpetka na drugą stronę cały czas. Tym niemniej nie ma czegoś takiego jak szkoła polska. Gdy ja miałem robić trzecią część nocy, proszę zrozumieć, filmy, którymi nas, maczugami nas bito po głowie, to były komunistyczne filmy państwa Petelskich, pani Jakubowskiej, Żołnierz Zwycięstwa, jakieś straszliwe gnioty, które mówiły, że partia komunistyczna Polska PPR wygrała wojnę, wszystko inne się nie liczyło, nic się nie liczyło innego. To były filmy przerażające.
I teraz ja, jak głupi, chciałem zrobić film o mojej formacji, jak gdyby, o moim rodowodzie, to znaczy tak zwanych intelektualistach, którzy wstąpili w najlepszej wierze do tego AK, nie umieli strzelać, starali się jak mogli, no, oddawali krew w Instytucie Weigla we Lwowie, tym pszom zatrutym. Wszystko to jest prawda. Więc na końcu komuniści mieli trudny problem. Trudno się tego było przyczepić, mówiąc, że tak nie było, ale z drugiej strony to nie było w myśl. I dlatego na ten film, gdy wyszedł już w Polsce, tylko w 5 kopiach na cały kraj, tak strasznie się rzuciła ta nacjonalistyczna, faszystowsko-komunistyczna, nazwałbym to dzisiaj prawicą. Wtedy to może wyglądało na lewicę, ale nie było. Że Żuławski okadza Niemców, takie rysunki się pojawiały. Pan Teodor Teplitz w Szpilkach drukował różne rzeczy, różni ludzie różne rzeczy pisali. Jak się któryś zdobył na to, żeby powiedzieć, że może to jest jednak nie najgorszy film, to w następnym numerze miesięcznika Kino odszczekiwał, co powiedział, bo się przestraszył. I to były przedziwne klimaty. Powiedział pan, urodziłem się z krwi zatrutej tyfusem. Czy mam rozumieć, że impulsem do nakręcenia filmu były wojenne przeżycia pańskiego ojca Mirosława? Czy jest to zbyt... Nie, barona Münchhausena, wie pan? Skoro robiłem film o okupacji, to barona Münchhausena przeżycia. Tak? Gdy pan zaczyna w ogóle robić film, gdy pan zaczyna coś robić, to może pan sobie, może tak się zdarzyć, że pan sobie postawi takie głupie podstawowe pytanie, co ja w ogóle tu robię, skąd ja jestem? Kim jest mój ojciec? Co się stało? Dlaczego mnie urodzili? Co im wstrzeliło do łba? Żeby we Lwowie w 40 roku, w czasie jednej z najbardziej okrutnych okupacji, jaką ten kraj zaznał, gdzie właściwie wszyscy byli skazani od wariatów przez cyganów, Żydów, księży, intelektualistów na śmierć. Dlaczego wpadłem do głowy, że ja się mam urodzić? I co to znaczy? Czyli z jednej strony to jest film, który starał się ukłonić, zdjąć kapelusz, powiedzieć, wiem, rozumiem, staram się przynajmniej i jestem w tej ciągłości życia polskiego. A z drugiej strony być straszliwie przeciwko temu kłamstwu generalnemu, które nam wtedy wbijano do głowy za pomocą komunistycznej doktryny historycznej. To był film totalnie przeciwny wszystkiemu temu, co można było zobaczyć w tym kraju. I te dwa ruchy, wie pan, jak dwie ręce, z jednej strony wielkiej lojalności, powiedziałbym, do tego pnia, z którego się wywodzę, bo mógłbym z innego, byłbym pewnie lojalny do czegoś innego, ale tego pnia, który rozumiem, a z drugiej strony wielki bunt, taki, wie pan, człowiek, który się nie buntuje, dla mnie nie istnieje w żadnej sytuacji. I za mało się w tej chwili buntuje młodzież przeciwko temu, co się odbywa. Znaczy, przeciwko czemu powinnaś teraz buntować? Pieniądzu, szmalowi, robienie z naszego kraju takiej troszkę gorszej republiki europejskiej, która nie ma cienia sensu, w której nie wiadomo, o co chodzi. Jest 1000 powodów do buntu. A nie buntuje się pan przeciwko tym bezczelnym ludziom, którzy mówią, że eutanazja nie i prawo do aborcji nie i tak dalej. Nie buntuje się pan, bo ja tak.